Witajcie we wtorek, mamy 15 dzień maja, z tej strony Michał, Fibo Team School. Tym razem kryptowaluta Dash. Interwał 30-minutowy, tutaj odbicie notowań jak na większości rynku, na większości walut cyfrowych. Teraz korzystając z schematu 1-to-1, korekta 1-do-1, jakkolwiek tutaj nazwać ten układ, mierzymy sobie rozpiętość tej największej korekty podczas tej całej fali wzrostowej. Zaznaczamy ją za pomocą prostokąta, odkładamy od tego ostatniego szczytu na wysokości 449 dolarów. Widzimy, że tutaj cena już dość blisko testowała te okolice, natomiast kolejne podejście na północ i widzimy, że ta podaż tutaj od 2-3 godzin ponownie dominuje i teraz taki target, na który tutaj oczekujemy, poziom to są okolice 415-414 dolarów. Dodatkowym potwierdzeniem jest tutaj mierzenie tej fali, ostatniej fali wzrostowej, tego impulsu wzrostowego i tutaj mamy 50, czyli połowę tej fali. Na połowie tej fali wzrostowej znajduje się tutaj nasze wsparcie lokalne. Strefa ZZB, tutaj widzimy, że wcześniej ten poziom stanowił opór dla rynku. Teraz po wybiciu jest to dla nas wyraźne wsparcie. Oczywiście dolna podstawa overbalance jako dodatkowe potwierdzenie, a więc precyzyjnie tutaj kilka czynników nam się składa w tutaj silne wsparcie, jeżeli chodzi o kryptowalutę Dash i kolejne godziny właśnie na takim bardziej lokalnym układzie M30.